do bezpieczeństwa i komfortu. Proszę Państwa, pobiedziska, wspomniałem już o historii, ale teraz już nie będę się na tym skupiał. 25 km od Poznania, 25 km od Gniezna. To też lokuje nas historycznie w samym centrum pomiędzy dwoma ważnymi dla Polski miastami. 300 km od Warszawy, kiedyś droga krajowa numer 5, dzisiaj już droga wojewódzka, ale za to 8 km od drogi ekspresowej, skąd mamy praktycznie połączenie z całą Europą. Również z Krakowem już praktycznie bezkolizyjnie jadąc przez Wrocław. Do Gdyni również 300 km. Do najbliższego portu Ławica 29 km. Także jesteśmy, myślę, że w bardzo dobrym miejscu. Jeżeli mogę, tutaj będę sobie... Powierzchnia 189 km kwadratowych. Jesteśmy największą gminą w powiecie poznańskim. Jedną z największych gmin w Wielkopolsce. Mamy niecałe 20 tysięcy mieszkańców. Zbliżamy się właśnie do tej liczby. 19,5 tysiąca zameldowanych mieszkańców. Myślę, że z niezameldowanymi już dawno żeśmy 20 tysięcy przekroczyli. Jeśli chodzi o sadnictwo, jesteśmy, właściwie rozwijamy je na linii kolejowej i wzdłuż dawnej drogi krajowej, dzisiaj drogi 94 wojewódzkiej, czyli mamy tutaj Pobiedziska, Letnisko, Biskupice, Jerzykowo. To są takie trzy punkty, gdzie właściwie mieszka nas najwięcej. Wspominałem też o przyrodzie. Mamy trzy parki, jesteśmy gminą, na której są uchwalone trzy parki krajobrazowe, trzy obszary Natura 2000. Mamy 25 jezior, 250 oczek wodnych. Z wodą też związana inwestycja o nazwie Szlak Kajakowy Puszcza Zielonka, sieć szlaków Nording Walking, szlaki piesze, rowerowe, cztery rezerwaty przyrody. To pokazuje, że jesteśmy gminą, myślę, że bardzo atrakcyjną, jeśli chodzi o środowisko naturalne, i to chcielibyśmy, aby jak najszybciej stało się naszym największym atutem. Po to też właśnie ten projekt. Nie tylko żyjemy oczywiście historią czy przyrodą, rozwijamy również, mówiąc o zrównoważonym rozwoju, to o czym pan doktor wspominał, również przywiązujemy wagę do działalności gospodarczej. Natomiast tutaj coraz bardziej kładziemy nacisk, aby były to przedsięwzięcia niezbyt intensywnie, mocno oddziaływujące na środowisko, czyli są przedsięwzięcia, których po prostu nie chcemy. A te, które chcemy i które już tutaj działają, one myślę, że wpisują się właśnie w ten zrównoważony rozwój i są, są niezbyt uciążliwe dla środowiska i dla mieszkańców. Oczywiście tu są cztery przykłady. Jest to strefa gospodarcza, która w 2008 roku została uznana za najlepiej przygotowany teren inwestycyjny. Otrzymaliśmy wówczas od Ministerstwa Gospodarki bardzo zaszczytne wyróżnienie, grunt na medal. Jesteśmy też w firmie, która bardzo mocno się rozwija. Jest firma Tiptopol. Myślę, że tutaj jeszcze na ten temat powie pani reprezentująca firmę. Ale to jedna z pierwszych firm, która jak gdyby wskazywała te kierunki działania takiego nowoczesnego zarządzania, ale też zwracania uwagi na to, jak ludziom się pracuje i z uwzględnieniem tych potrzeb dotyczących środowiska naturalnego. Rozwijamy mieszkalnictwo, to jest taka prosta linia. Jeżeli rozwijamy mieszkalnictwo, chcielibyśmy, aby jak najwięcej osób znajdowało tutaj pracę. Wspominałem panu doktorowi już o naszych kontaktach, również z krakowskim profesorem Leglerem, jednym z bardziej znanych architektów, nie tylko w Polsce, z którym miałem przyjemność pospacerować kilka razy po Pobiedziskach i też skorzystać z jego ogromnej wiedzy i podpowiedzi,
Efektem tego jest to, że odeszliśmy od gdzieś prawie już 10 lat od takich klasycznych bloków mieszkalnych. Po prostu stwierdziliśmy, że wielkie skupiska, duże budynki kubaturowe nie wpisują się w nasz krajobraz i bardziej idziemy w kierunku budownictwa, oczywiście wielorodzinnego, no bo miasto musi mieć budownictwo wielorodzinne, bo inaczej troszeczkę też zatraci swój charakter. Ale bardziej jest to coś w rodzaju willi miejskich, w których mamy około 10, 12, 14 mieszkań. Więc one nie wpływają tak intensywnie na charakter. Oczywiście mamy też kilka bloków jeszcze z lat 80. czy 90. Natomiast w tej chwili już w tej zabudowie wielorodzinnej dominują właśnie budynki zdecydowanie mniejsze i myślę, że to też, na to też zwracają uwagę mieszkańcy i tutaj podejmują decyzję, aby do nas się przyprowadzić. Zresztą stajemy się chyba coraz bardziej atrakcyjni, ale o tym jeszcze pewnie będziemy mówili. Teraz chciałem kilka przypomnieć, myślę, że wszystkim, a naszym gościom no, powiedzieć, że gmina Pobiedziska od 30 lat, jak powstawał samorząd, od samego początku władze tutaj, które w latach 90. rozpoczęły działalność, natychmiast podjęto projekty związane z ochroną środowiska. I tak w latach 90-94 powstała oczyszczalnia ścieków. To pozwoliło zatrzymać degradację jezior. Niestety z tym mieliśmy dość duży problem. Wtedy burmistrzem był Krzysztof Wojdanowicz, już niestety nieżyjący, a zastępcą Michał Podsada, który jest tutaj z nami. To były bardzo, bardzo takie aktywny czas, jeśli chodzi o ten entuzjazm rodzącego się samorządu, ale też myślę, że nie stracono czasu i podjęto, uważam, bardzo dużo słusznych decyzji na rzecz właśnie ochrony środowiska, w tym rekultywacji jeziora Biezdruchowo. Opracowano pierwszą inwentaryzację przyrodniczą krajobrazu gminy Pobiedziska, przygotowano kompleksowy plan ochrony środowiska. W latach 94-98 opracowany został program ochrony środowiska w gminie, o którym wspomniałem przed chwilą, wraz z wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej. W 95 roku na terenie gminy Pobiedziska było przeprowadzone referendum dotyczące odbioru odpadów komunalnych. Było to chyba po żywcu drugie referendum w Polsce, bardzo udane, o nim powiem kilka zdań jeszcze później. Drugie albo trzecie, w każdym bądź razie to było niezwykle nowatorskie podejście i nie ukrywam, ja to obserwowałem wtedy, byłem trochę młodszy, o 30 lat młodszy, ale proszę Państwa, wielką rolę odegrały wtedy właśnie placówki oświatowe, przedszkola, dzieci, szkoły, które przekonywały tak skutecznie rodziców, że ponad 85% mieszkańców zagłosowało i zdecydowało o tym, aby dobrowolnie się opodatkować, bo wtedy nie było to obowiązkiem, aby w Pobiedziskach zadziałał system i będę jeszcze o tym mówił, nie chciałbym się później powtarzać, ale z tego jesteśmy bardzo dumni. To był wielki kamień milowy w tej działalności na rzecz ochrony środowiska. W 1997 roku oddano do użytku składowisko odpadów w Borówku. Kolejny kamień milowy, ponieważ posiadanie własnego składowiska odpadów, zresztą na tamte czasy bardzo nowoczesnego, spełniające wszelkie normy z odciekami, z piezometrami, z pełnym monitoringiem, powodowało, że mieszkańcy zaczęli zupełnie inaczej myśleć. No, nie chcę nawet wspominać, jak to było przed 90 rokiem, co się działo wtedy z odpadami. No, najczęściej były spalane lub no, trafiały no, w miejsce, które do tego nie były, do miejsc, które do tego najdelikatniej mówiąc nie były przygotowane. Wtedy Pobiedziska miały swoje składowiska odpadów. Myślę, że jeszcze dzisiaj będziemy z tego mieli pożytki, ponieważ myślimy o tym, aby tam była stacja przeładunkowa, ponieważ dzisiaj jak gdyby mamy tą telenowelę z odpadami, ona cały czas trwa i musimy sobie z tym problemem radzić,
ale to nie chciałbym temu poświęcać zbyt wiele czasu, bo dzisiaj przede wszystkim klimat, architektura i woda, czy zatrzymywanie wody, to jest nasz cel podstawowy. Ale jeszcze troszeczkę tej właśnie samorządowej historii na rzecz środowiska. Myślę, że takie przypomnienie też ma tutaj dość ważną rolę. To właśnie wynik tego referendum. Jeszcze do tego wrócę. To jest ta pierwsza karta, która się pojawiła. I ponad połowa mieszkańców, dokładnie prawie 56% przyszło do urn wyborczych. To było w dniu wyborów prezydenckich w 1995 roku. I wtedy był to duży sukces. Zresztą za to referendum i za stworzony system, zorganizowany system odbioru odpadów komunalnych, gmina otrzymała tytuł Gmina Jakich Mało. Wtedy bardzo, bardzo zaszczytny tytuł. Byłbym bardzo niegrzeczny, gdybym nie wspomniał o panu Krzysztofie Krauze. Dzisiaj jest radnym, wtedy był kierownikiem zakładu komunalnego, był współtwórcą tego systemu i myślę, że bardzo przez swoją pracę przysłużył się ochronie środowiska na terenie naszej gminy. Zresztą tutaj kolejny jak gdyby sukces związany z tą polityką rozpoczętą już na początku lat 90. Mamy 99. rok. Gmina Pobiedziska zdobyła pierwsze miejsce w Polsce w konkursie organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Otrzymaliśmy wtedy 500 tysięcy złotych. Zostały te pieniądze przeznaczone na zakup pierwszej takiej nowej, profesjonalnej śmieciarki. Miałem wtedy przyjemność być zastępcą burmistrza. I jeszcze raz wspominam właśnie tych ludzi. Jest tutaj na zdjęciu pan Krause z grupą pracowników, którzy ten system tworzyli, a właściwie wykonywali. Proszę Państwa, wtedy to był naprawdę ogromny sukces w skali kraju, bo byliśmy pierwszą gminą w Polsce, która w sposób systematyczny, regularny i zaplanowany odbierała odpady z terenów wiejskich. Więc tego w Polsce w 90 roku z terenów wiejskich. Pod każdy dom, w każdej wsi, w tej gminie podjeżdżała śmieciarka. Dziś jest to takie normalne, ale proszę Państwa, 20 lat temu jeszcze takie normalne w Polsce to nie było. Ale dość szybko żyjemy, nadrabiamy zaległości. Zobaczcie Państwo, w 2000 roku już przy pomocy powiatu poznańskiego też, wtedy pan Krause był radnym powiatowym, powołuje to nazwisko, ale uważam, że należy się. Wdrożono selektywną zbiórkę odpadów. Były to słynne pojemniki, później dzwony na szkło. Przypominacie sobie Państwo. Oczywiście mieliśmy z tym też troszkę problemów, ponieważ ludzie nie zawsze składali te odpady, które trzeba. Ale tego systemu trzeba się uczyć. Wszystkiego trzeba się uczyć, jak się okazuje. Natomiast też był to ważny akcent, jeśli chodzi o tą mapę naszych działań na rzecz środowiska. Jak gdyby wyprzedzając dzisiejszą konferencję o klimacie, pomyśleliśmy już w 2008 roku. W Pobiedziskach odbyło się sympozjum naukowe, nazwaliśmy to wtedy za 5.12. Był to rok klimatu i środowiska. Wtedy w Poznaniu, do Poznania przyjechał wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, był kongres dotyczący właśnie zmian klimatu, Al Gore. Także jako ta mała miejscowość podpoznańska chcieliśmy również zaznaczyć, że o tym myślimy. Zaprosiliśmy kilku naukowców. Wtedy jeszcze nie znaliśmy pana profesora Chojnickiego, ale to było właśnie, pan profesor mówi, że był wtedy za młody. Natomiast dzisiaj możemy kontynuować, myślę, że dzisiaj będziemy właśnie ten wtedy rozpoczęty, to sympozjum rozpoczęło jak gdyby dało podwaliny też naszemu myśleniu o środowisku, o klimacie, stąd ten dzisiejszy projekt. Natomiast, proszę Państwa, trudno nie wspomnieć o ochronie środowiska w kategorii budowy kanalizacji. Pobiedziska do 90 roku nie miały kanalizacji. Jak Państwo widzieliście, w 90 roku pierwsza oczyszczalnia, w 98 roku tylko było 13 km sieci kanalizacyjnych. Natomiast w 2011 roku
powstał projekt, podpisana została umowa na realizację projektu kanalizacji obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. 5 gmin założyło związek i proszę Państwa, udało nam się wtedy pozyskać dla Pobiedzisk, wtedy na ten czas to było 120 milionów, dzisiaj to jest chyba około 160 milionów pozyskanych z funduszy europejskich na rzecz budowy, na rzecz budowy kanalizacji na terenie gminy Pobiedziska. To jest wynik nieprawdopodobny. Łącznie majątek dzisiaj Związku Międzygminnego Puszczy Zielonka, którego mam przyjemność być przewodniczącym zgromadzenia, sięga już prawie 500 000 wartości. Za tyle wybudowano w gminach, które tworzą ten związek, sieci kanalizacyjne. To pokazuje niezwykłą staranność właśnie podejścia do tego, żeby nie szkodzić ziemi też po prostu. I my dzisiaj się cieszymy, że nawet w małych miejscowościach, często w lesie spotykamy studzienki kanalizacyjne, ale to jest ogromny dorobek i tego nam nikt już nie zabierze. Właściwie praca kilku kadencji radnych i myślę, że może to nie jest efektowne, bo to jest pod ziemią, ale no podstawa rozwoju, każdego rozwoju to jest właśnie ten system ochrony ziemi, kanalizacja. Jeśli od kanalizacji teraz do wody, ale już tej w naturze, czyli jezior. W 2011 roku powstaje również szlak kajakowy. Połączyliśmy kilka jezior na terenie gminy, 5 jezior, gdzie możemy 13 kilometrów przepłynąć w kajaku i podziwiać piękno tej gminy. Myślę, że najbardziej wybredni fotografowie mogą znaleźć tutaj takie kadry, które można pokazać wszędzie. Kilka razy płynąłem kajakiem po tych jeziorach, naprawdę za każdym razem inne zupełnie przeżycia i myślę, że kto nie próbował, to serdecznie zachęcam. I teraz przechodzimy do tego głównego, już po tym takim historycznym troszeczkę wprowadzeniu. Przechodzimy do projektu Zielono-Niebieskie Pobiedziska. Proszę Państwa, jak w ogóle do tego doszło? Któregoś dnia przyszła do urzędu grupa uczniów, można powiedzieć dzieci ze szkoły podstawowej i złożyli petycję podpisaną przez ponad 370 uczniów z taką prośbą, że no wprawdzie mamy jeziora, mamy lasy, ale nie mamy takiej przestrzeni zielonej, nie mamy parku, nie mamy takiego miejsca spotkań. Myśmy wtedy do tego podeszli bardzo poważnie. Odpowiedzieliśmy oczywiście na tą petycję. Zaprosiliśmy uczniów na spacer. Zresztą pokazuję to zdjęcie. I wskazaliśmy kilka miejsc. Zapytaliśmy, gdzie ta przestrzeń ma powstać. I powiem Państwu szczerze, że to miejsce pokazywaliśmy na końcu, mając świadomość, jakie będą nakłady rewitalizacji tego miejsca. Oczywiście jedno miejsce uczniowie mówią nie. Drugie, no, sami nas przyprowadzili do tego, nad to jezioro i mówią, tu powinno być takie miejsce. W związku z tym nie było to łatwo wytłumaczalne, ponieważ wiedzieliśmy, że będzie potrzeba kilku milionów, żeby to zrewitalizować, tym bardziej, że potrzeb w gminie i drogowych, tak jak wspomniałem, gmina jest bardzo rozległa, ma wiele dróg, więc zawsze są te dylematy, czy budować park, który będzie służył rekreacji, czy pomagać ludziom, którzy mają trudności z dojechaniem do domu, bo jeszcze muszą poruszać się w takiej pogodzie drogą gruntową. I wtedy jeszcze może taka jedna tylko krótka dygresja. Chyba wtedy burmistrzem był tutaj kolega Michał, przyszli do nas projektanci i zaczęliśmy coś rozmawiać o Jeziorze Małym. No i wtedy zapadła decyzja, okej, to zróbmy na wszelki wypadek taką dokumentację promenady nad tym Jeziorem Małym, może znajdą się kiedyś jakieś pieniądze, ponieważ no, z budżetu będzie trudno przekonać radnych, że budujemy miejsca dla rekreacji, a nie budujemy tego, co wtedy jeszcze było bardziej potrzebne. No niestety, zawsze są jakieś priorytety.
No i ten projekt czekał ponad 11 lat i doczekał się. Doczekał się właśnie ogłoszenia konkursu na temat zielono-niebieskiej infrastruktury przez fundusze norweskie. Zaczęliśmy poszukiwać partnerów norweskich. Było nam naprawdę trudno, ponieważ w okolicy Poznania ani norweskiej firmy, nie było żadnego norweskiego stowarzyszenia, ale dzięki współpracy z firmą, która pomagała nam w pisaniu tego wniosku z Wrocławia, trafiliśmy właśnie do stowarzyszenia INBAU i dzięki temu dzisiaj tutaj z panem doktorem i jutro z panem profesor, z panią profesor i będziemy mogli się spotkać. Napisaliśmy ten wniosek, złożyliśmy praktycznie rok czekania, no i otrzymaliśmy wiadomość, że nasz wniosek otrzymał 83 punkty, ale jeden ekspert dawał nam 6 punktów, drugi 9 punktów, no i postanowiliśmy się odwołać, ponieważ uważaliśmy, że no trochę jest takie różne podejście do naszych pomysłów. No i minister w ciągu 2 tygodni, bardzo szybko, tam gdzie są fundusze norweskie, wszystko jest transparentne, pokazane jak to działa, minister odpisał, że w pełni uznaje nasze odwołanie i powołał 2 kolejnych ekspertów. Otrzymaliśmy 6 punktów więcej, co spowodowało, że znaleźliśmy się z tym projektem na 4. miejscu w Polsce, a z Wielkopolski będzie tylko Konin i chyba Czempiń, coś też w ramach zielono-niebieskiej infrastruktury działał. Także okazało się to bardzo dużym sukcesem. Oczywiście za list intencyjny z stowarzyszeniem INBAU, który podpisaliśmy, otrzymaliśmy dodatkowe punkty. Też podjęliśmy uchwałę, w której deklarujemy przygotowanie programu adaptacji na rzecz zmian klimatu. Także to jeszcze też przed nami, za co też dostaliśmy 1 punkt. Także, drodzy Państwo, pisanie projektów troszeczkę nas nakierunkowało na to, żeby te 3,5 miliona złotych pozyskać, ponieważ być może to nie są jakieś bardzo duże pieniądze, ale one mają niezwykłą wartość z tego powodu, że powstanie coś, co nie tylko będzie miejscem na spacer, odpoczynek, ale to jest jak gdyby początek nowego myślenia w naszej gminie o sprawach związanych ze zmianami klimatu, że właściwie nie ma odwrotu, my musimy zacząć no, trochę więcej z siebie dawać, musimy więcej się edukować, musimy wiedzieć, że jeżeli sadzimy w ogrodzie rośliny, to powinny być rodzime, musimy zacząć się zastanawiać nad architekturą, zresztą bardzo mi osobiście to myślenie odpowiada, żeby ten detal architektoniczny, ale też ta kultura, która w czasie powstawania danego budynku, czasami więcej niż 100 lat temu, to jest jak gdyby jeden z nielicznych elementów, który pozwoli nam tą tożsamość zachować. Jeżeli my wszystko zunifikujemy, jeżeli w każdym mieście będzie podobnie, czy to w Polsce, czy w Berlinie, czy w Niemczech, czy w Stanach Zjednoczonych, jeżeli nie będzie tej różnicy kulturowej, wszyscy jesteśmy trochę różni, żyjemy w innych miejscach na świecie i dlatego powinniśmy mieć oczywiście wiedzę, świadomość, ale powinniśmy, myślę, że dążyć do tego, o czym pan doktor mówił, żeby zachowywać tą własną tożsamość kulturową, historyczną, architektoniczną, przyrodniczą. Ja ostatnio na sesji, kiedy była dyskusja na temat sprzedaży działki w rynku po rozburzonej, wyburzonej kamienicy, pojawiły się głosy, a może tam zrobimy coś innego. No, szczerze mówiąc, jednym z argumentów, który wtedy użyłem, żeby przekonać radnych, było to, że my chcemy wrócić do tego starego układu historycznego. Nie możemy sobie tworzyć tak w sposób zupełnie dowolny nowej przestrzeni. Właśnie chcemy na płycie rynku więcej zieleni, a na przykład nie chcemy w tym miejscu parkingu po tej kamienicy. Właśnie ona ma, niestety poprzednia ze względów technicznych musiała być rozebrana, ale w tej chwili nas nie stać na to, żeby odtwarzać, ale co ważne, mówię o tym dzisiaj, bo to też jest istotne w kontekście tego, czym się tu zajmujemy. Mamy
projekt architektoniczny, pozwolenie na budowę. Wszystko jest zatwierdzone przez konserwatora zabytków i razem z tym projektem i pozwoleniem na budowę będziemy to starali się sprzedać. Tylko po to, aby mieć jakiś wpływ na to, co będzie robił tam nowy właściciel. Jest to niezwykle ważne, aby nie uciekać od konserwatora zabytków, aby nie bać się takich często może przeszkód na drodze w tworzeniu projektu, ale jeżeli pójdziemy drogą na skróty, no to wtedy rzeczywiście możemy popełnić sporo błędów. To taka może dygresja, ale tak z życia wzięta i idźmy dalej. Troszeczkę już powiedzieliśmy dzisiaj o celach tego projektu, ale myślę, że powinno to wybrzmieć jeszcze raz, że celem tej projektu zielono-niebieskich pobiedzisk, mamy takie robocze hasło dla klimatu i dla ludzi. Właśnie to ma pokazać, że my robimy to właśnie dla klimatu, ale też dla nas, żeby nam się lepiej żyło, żeby w ogóle przetrwać, żeby to nasze życie miało jakąś jakość, żeby przynajmniej na tym maluteńkim polu, jakim jest takim małym skrawku ziemi, na jakim żyjemy, żebyśmy mieli tą świadomość, że trochę od nas zależy, że my nie chcemy tych nawalnych opadów, że nie chcemy takich nagłych zmian w pogodzie. No niestety to wszystko jest efekt tej działalności człowieka, często też działalności gospodarczej, czy takiej trochę beztroski w tym dążeniu do bogacenia się, bo to tak naprawdę powoduje, że przyrodę często zaczynamy ograniczać, czy wdzieramy się dość brutalnie w te obszary, co skutkuje niestety takimi efektami. Jak to niektórzy mówią, w przyrodzie nic nie ginie. No jeżeli wytniemy lasy, no to mamy problem. Jeżeli są cięte lasy w Amazonii, no to mamy tego jakieś skutki. Więc tutaj myślę, że my jako obywatele takiego małej społeczności pokazujemy, w jakim kierunku chcemy iść, ale bez najważniejszych osób, które dzisiaj są na piedestale polityki, światowej polityki. Jeżeli 5-6 ludzi na świecie nie usiądzie do stołu i nie będzie tak rozmawiało jak my, to myślę, że będzie trudno. Ale my idźmy swoją drogą, żeby przynajmniej mieć czyste sumienie i spojrzeć naszym dzieciom, czy wnukom, czy następnym pokoleniom zawsze z podniesioną głową, spojrzeć prosto w oczy. Więc cel jest taki, żeby zwiększyć odporność na zmiany klimatyczne poprzez realizację inwestycji zielono-niebieskiej infrastruktury oraz poprawę świadomości ekologicznej i zachowań wśród mieszkańców na bardziej przyjazne. To właśnie jest tutaj wszystko w tym zawarte, czyli infrastruktura, ale też edukacja i takie też wyrabianie już w tych najmłodszych tej świadomości, że no przyrodę trzeba po prostu szanować. W projekcie tym pojawią się, tak jak już mówiłem, park miejski, utworzenie parku Malucha, pojawi się promenada oświetlona lampami fotowoltaicznymi, będzie renaturalizacja rowu, który łączy dwa jeziora, zresztą miejsce niezwykle urokliwe. Ja właśnie pod kątem naszego projektu ostatnio w listopadzie zwiedzałem metr po metrze park miejski w Zakopanem. Oni musieli stworzyć sobie potok, musieli go poprawiać. My mamy coś, co natura nam dała naprawdę niezwykłego i Zakopane nie ma takich skarb, jak my mamy tutaj nad tym jeziorem małym. Jest tam bardziej płasko, wbrew pozorom, w Parku Piłsudskiego niż tutaj u nas. To tylko podnosi atrakcyjność tego miejsca. I w tym momencie, w tym miejscu powinienem wspomnieć o pani Helenie Wójtowicz, która jest tutaj z nami, która ma też duży wkład w pisanie tego wniosku, ponieważ koncepcję Parku Malucha, Parku Miejskiego stworzyła, ta koncepcja była załącznikiem do tego wniosku i za chwilę będziecie Państwo mogli też to zobaczyć.
Jakie działania przewidziano w projekcie? Działania adaptacyjne z zakresu zielonej infrastruktury to tworzenie systemu zieleni miejskiej, nasadzenia zieleni, ogrody deszczowe, z zakresu niebieskiej infrastruktury gospodarowania wodą, renaturalizacja oraz zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych. Czyli mówiąc najprościej, mamy świadomość i zgadzamy się z tym w pełni, że miasto powinno być gąbką. Po prostu powinniśmy robić wszystko, żeby zatrzymywać wodę, bo jeżeli mamy 10-hektarowe osiedle i 50% w planie miejscowym jest pod zabudowę, czyli budynki plus chodniki i drogi, i wybudujemy sobie kanalizację deszczową, no to tak naprawdę już z 5 hektarów woda, która kiedyś wsiąkała, najprawdopodobniej odpłynie gdzieś, gdzie ją odprowadzimy, do rzeki czy do jakiegoś innego rowu. I to jest bardzo niekorzystne właśnie dla klimatu. Stąd na końcu Państwu pokażę zdjęcie, jak byśmy chcieli budować drogi, jak one powinny wyglądać, żeby właśnie tą wodę zatrzymywać. Działania mitygacyjne, czyli chodzi tutaj o... Wiele już zrobiono w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, to się działo w poprzedniej kadencji, ponieważ w Wielkopolsce był to okres wielu takich inwestycji, które prowadziły do tego, aby przesiąść się do transportu publicznego. I w Pobiedziskach pojawiły się hybrydowe autobusy, czyli jak gdyby miasto pomimo tej świadomości, że trzeba do tego dołożyć, bo to absolutnie, my mamy komunikację bezpłatną, przewozimy ludzi za darmo po to, żeby nie jeździli samochodami, chroniąc środowisko, tylko żeby korzystali z ekologicznych autobusów i przesiadali się na pociąg, jadąc dalej do szkoły, czy do pracy, do Poznania, czy do Gniezna. Łącznie przewozimy, rocznie przewozimy około 300 tysięcy osób. 220 tysięcy przewozi zakład komunalny i 40 tysięcy dodatkowi przewoźnicy, głównie tutaj to jest najem autobusów szkolnych. To już jest coś, ale do tego dokładamy 4 miliony złotych. No niestety przy tych kosztach paliwa ta komunikacja staje się coraz droższa, no ale to są te działania, które no, musimy po prostu prowadzić. Druga kwestia to jest proponowanie mieszkańcom, aby korzystali z roweru jako z pojazdu. Stąd pojawiły się ścieżki rowerowe. Planujemy budowę następnych. Pojawiły się rowery miejskie, więc to wszystko ma pokazywać, że ten ekologiczny transport jest niezwykle ważnym instrumentem w tej naszej działalności na rzecz ochrony środowiska i działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Oczywiście też od jakiegoś czasu świadomie podchodzimy do projektowania zieleni. Tak jak wspomniałem, już stawiamy tylko na rodzimą roślinność. Tam, gdzie jest to możliwe, staramy się, zwłaszcza przy drogach, te nasadzenia realizować po to, żeby nie tylko było ładniej, bo z zielenią zawsze jest ładniej, ale żeby przede wszystkim też punktowo działać właśnie na rzecz ochrony środowiska. No i trzeci cel to jest ta edukacja, o której wspomniałem i już na samym początku, nie będę powtarzał, ogromna rola przedszkoli, dyrektorów szkół, przedszkoli, nauczycieli, rodziców w tym procesie wychowawczym, w uwrażliwianiu na potrzeby środowiska. To jest niezwykle ważne i do tego będziemy przywiązywali bardzo dużą wagę. I tutaj Państwo widzą na slajdzie ten pierwotny projekt sprzed 13 lat. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że będzie możliwość właśnie budowania takiego projektu jak ten, który realizujemy, czyli zielono-niebieskie Pobiedziska. Wtedy bardziej myśleliśmy o rekreacji, czyli o kajakach, o promenadzie, o rekreacji takiej, bardziej o zdrowiu niż może o klimacie. Jak widzicie Państwo, do wszystkiego dojrzewamy. Część życia też wymusza na nas zmiany w myśleniu i właśnie
tą zmianą jest ten projekt, już dedykowany właśnie dla małych dzieci. Kilka zdjęć, tu właśnie autorką tego jest wspomniana pani Helena Wójtowicz, Park Malucha. Oczywiście jest to koncepcja, my nad tym będziemy jeszcze pracowali. Tak to wygląda dzisiaj w naturze. Park Młodzieży z wieloma funkcjami, zwłaszcza takimi też poznawczymi, nie tylko rekreacja, ale chcielibyśmy, żeby tam była taka letnia szkoła, żeby przy ładnej pogodzie, wtedy, kiedy w klasach jest bardzo gorąco, w maju czy w czerwcu, pod koniec roku, aby można prowadzić zajęcia edukacyjne w terenie, czyli chcemy stworzyć takie możliwości, aby tam również odbywały się zajęcia plastyczne, aby odbywały się zajęcia polegające na obserwacji przyrody. Tutaj uśmiecham się do pana Macieja i Kasztelani Ostrowskiej, gdzie będzie duże pole do takich badań, bo państwo jako stowarzyszenie świetnie się tym zajmują, często wyjeżdżając poza Pobiedziska, ale działają na terenie całej Polski, ale myślę, że tutaj będzie to też taka przestrzeń do takiej edukacji właśnie już dla istniejących naszych stowarzyszeń, czyli coś w rodzaju zielonej szkoły. Nie chcę tutaj po kolei tego wymieniać, bo myślę, że troszeczkę musimy tej ciekawości zostawić na czas już później realizacji, ale ważną rzeczą to zielone ogrody doświadczalne. One też będą powstawały przy szkołach. To jest właśnie to wyjście poza ten teren parku, aby już od samego początku zwracać uwagę, jakie rośliny powinny być przy domu, które rośliny są dla nas korzystne, ale też które rośliny pomagają klimatowi. To właśnie takie poglądowe zdjęcia dla obserwacji przyrody, czy tablice informacyjne o przyrodzie, czyli tak zwane ścieżki, tu fragment właśnie takiej szkoły zielonej na świeżym powietrzu. Myślę, że to się bardzo dobrze przyjmie, ponieważ no, zauważamy we wszystkich szkołach, nie tylko w Pobiedziskach, okres maja jest w tej chwili bardzo, często bardzo gorący. W klasach no, niestety nie ma klimatyzacji i wyjście na przykład na lekcje w takie miejsce, w przestrzeń na świeżym powietrzu, gdzie będzie i zielono i z ładnym krajobrazem, to myślę, że to będzie bardzo korzystne. A poza tym myślę, że o przyrodzie chyba najlepiej mówić, będąc właśnie na łonie tej przyrody. Przyszłość gminy Pobiedziska to innowacyjność szanująca naturalne środowisko i dziedzictwo kulturowe oraz stwarzanie jak najlepszych warunków do życia mieszkańców. I tutaj jeszcze raz wracam do tej świadomości ekologicznej, czyli co już robiliśmy. Bardzo dużo w każdej szkole mamy konkursów z wiedzy ekologicznej. Aktywnie uczestniczymy wszyscy w akcjach sprzątania świata czy w Dniach Ziemi. Pojawiają się publikacje na temat ochrony środowiska, choćby w biuletynie pobiedziskim. Wydajemy broszury, ulotki. No i od ponad 10 lat organizujemy coroczny ogólnopolski piknik edukacyjno-ekologiczny. Przed pandemią zapraszaliśmy znanych ludzi, którzy no, czasami w takim dobrym znaczeniu, celebrytów, którzy są jak gdyby mocno skierowani na ochronę środowiska, często nam pomagali właśnie w przekonywaniu, że warto segregować odpady, że warto sobie ten trud zadawać, po prostu uczyli. I teraz może chwilę zatrzymam się przy tym slajdzie. To jest moje ulubione zdjęcie, które pokazuje właśnie, marzę o tym, żeby osiedla, które są budowane na lekkich gruntach, gdzie są piaski, żeby tam nie budować kanalizacji deszczowej, tylko żeby pojawiały się przy drodze rowy z roślinnością, która po pierwsze zatrzyma wodę i pozwoli odparowywać w sposób naturalny. I to, co wspomniałem troszeczkę wcześniej, żeby tej wody, która w tym rowie tutaj spełni swoją rolę, nie odprowadzać poza osiedle kanalizacją deszczową.
Mówiąc o tym, chciałem też Państwu powiedzieć, że w tym roku, kiedy przygotowywaliśmy tę konferencję, uznaliśmy wszyscy w urzędzie, urzędnicy, że będziemy chcieli tą ideę tych zielonych, zielono-niebieskich pobiedzisk rozszerzać wszędzie, gdzie to będzie tylko możliwe. I w promocji miasta, i nie tylko w budowie tych dwóch parków i promenady i skupieniu się wokół rynku, ale chcielibyśmy również, aby ta idea trafiała do wszystkich miejscowości, które wchodzą w skład naszej gminy. Tam, gdzie to możliwe, właśnie tak budować drogi. Jeżeli drogi są szerokie, ja, proszę Państwa, niedawno odwiedziłem sobie, jeżdżąc teraz, też już zupełnie zmieniłem myślenie. Jeżdżę czasami po sąsiednich miasteczkach, sprawdzam osiedla, jak budują infrastrukturę. No niestety nadal buduje się drogi od płotu do płotu, 12 metrów, chodnik, asfalt, chodnik, bez drzew, bez zieleni. Nawet jak są takie czasami miejsca, gdzie aż się prosi, żeby pojawił się jakiś skwer, również jest to wykostkowane po to, że pewnie łatwiej się sprząta, nie ma kosztów utrzymania związanych z zielenią, z podlewaniem i tak dalej, i tak dalej. My chcemy w tej chwili rozmawiać z projektantami troszeczkę inaczej. Też nie ukrywam, że szukamy na terenie miasta miejsc, ponieważ ubolewam nad tym, że nie ma parków w pobiedziskach, że to jest dopiero jak gdyby taki pierwszy kierunek tworzenia parków w mieście. Miasto powinno mieć parki i to najlepiej kilka. Natomiast szukamy takich miejsc, przeglądamy miejscowe plany, gdzie można by jeszcze więcej skwerów czy dodatkowe parki zaprojektować, żeby no, powstał taki ciąg, nawet spacerowy, od parku do parku. No, żeby nie tylko mieszkańcy tutaj Śródmieścia mogli się cieszyć tym, że będą mieli takie piękne miejsce, ale żeby one również powstawały, może nie na taką skalę, ale żeby po prostu było zielono, żeby ta woda tam zostawała, żeby drzewa rosły i dawały trochę cienia, żeby nie nagrzewały nam się te drogi, nie nagrzewały budynki, bo proszę Państwa, pewnie Państwo doskonale o tym wiecie, no ale skoro o tym mówię, to wspomnę, że elewacja, ciemna elewacja potrafi osiągnąć temperaturę 70 stopni, jeżeli nie ma drzew, jeżeli nie ma cienia. Jasne elewacje oczywiście się nagrzewają trochę mniej, do 30 stopni, ale no, dzisiaj ciemne szarości czasami gdzieś tam są modne i ludzie nawet nie wiedzą, że kolorem powodują zwiększenia tej emisji ciepła, zwłaszcza kiedy robi się chłodno na dworze, mury to oddają. I dlatego takim antidotum na właśnie takie wahania tej temperatury, czy asfalt potrafi nagrzać się również do 50-60 stopni, są nasadzenia. Oczywiście, że młode drzewa, małe drzewa, one nie dadzą tego efektu i nie zmniejszą tej temperatury do 25 czy 28 stopni, tak jak to robią dorosłe drzewa, no ale kiedyś ten proces trzeba rozpocząć. My musimy to sadzić. Ten czas dość szybko płynie. I dlatego też, proszę Państwa, może niektórzy mieszkańcy mają do nas pretensje, bo przychodzą i mówią, no, mamy też takie problemy, nie możemy tylko mówić, że pojawiają się piękne slajdy i że my tak chcemy tutaj, w ogóle jest jakoś tak sielsko. Nie, my mamy bardzo wiele problemów, również takich, że ktoś przychodzi i mówi, chcę wyciąć to drzewo, bo liście lecą, prawda, na ogródek i ono stoi na drodze i musi jesienią te liście grabić. No nie zgadzamy się na takie wycinki. Bardzo skrupulatnie do tego podchodzimy, ponieważ no drzewo, które ma 40 lat, jest zdrowe. Tak, człowiek, 40-50-letni człowiek jest w sile wieku. Wtedy ma doświadczenie i dużo siły, tak samo drzewo. Ono wtedy jest najbardziej wydajne, najwięcej też wytwarza tlenu, czy kumuluje dwutlenku węgla, który w gruncie rzeczy jest dla nas problemem. Dlatego też, jeżeli są osoby, które no, być może wychodziły czasami niezadowolone z urzędu, no to taka jest rola urzędników. My też musimy, my po to jesteśmy, żeby pewnych wartości bronić i czasami może tracimy może sympatię, może popularność,
ale proszę Państwa, zawsze trzeba się kierować właśnie no, przede wszystkim wiedzą, zdrowym rozsądkiem i myślę, że pewną wizją, a ta wizja jest zielono-niebieska. O, to tak powoli zmierzam do końca i może kilka takich przykładów, które już dokonaliśmy. Proszę Państwa, droga bez drzew i to samo miejsce z drzewami. Nie tylko ładniej, ale też myślę, że tu już to jest właśnie to rozszerzenie tych działań na rzecz klimatu. Droga, która będzie w tej chwili kontynuowana, obwodnica. Mam nadzieję, że niebawem rozpoczniemy budowę. Też będziemy chcieli, aby tam pojawiła się świadomie zaplanowana zieleń, żeby po prostu te pobocza były też dla pszczół, dla owadów, ale też żeby przytrzymywały wodę, bo właśnie taka roślinność, ona sprzyja temu, że ta woda zostaje i nie spływa na tą drogę. Tutaj widzicie Państwo tereny, które już właściwie zagospodarowaliśmy jako łąki kwietne w tych miejscach, gdzie już nie będzie żadnej budowy, nie ma żadnej kolizji z infrastrukturą. Także dojrzewamy do tego myślenia od już jakiegoś czasu i myślę, że to jest właściwy kierunek i będziecie Państwo, czy będziemy wszyscy za jakiś czas zadowoleni z tego, że dzisiaj, 1 lutego, rozpoczynamy właśnie ten projekt, który, jak jeszcze raz podkreślam, który nie tylko ma na celu wybudowanie promenady, nie tylko ma na celu wybudowanie dwóch parków dla maluchów, młodzieży czy dorosłych, ale przede wszystkim ten projekt ma zmieniać nasze myślenie, ma wyznaczać kierunek, ma podpowiadać również tym mieszkańcom, którzy zagospodarowują ogrody, żeby dopytać, żeby szukać takiej roślinności, która czasami nawet jest tańsza, może mniej efektowna, bo czasami może to nie będzie ogród marzeń, bardzo taki folderowy, ale nie o foldery nam chodzi, tylko chodzi nam o to, aby zatrzymywać wodę, aby tak rozwijać tą gminę właśnie w takiej zgodzie z przyrodą, żeby ten rozwój był zrównoważony w budownictwie, w biznesie i jednocześnie w mieszkalnictwie, żeby wszystkie te elementy były odpowiednio wyważone. I jeszcze mówiąc o urbanistyce czy planowaniu przestrzennym, właśnie wczoraj rozmawialiśmy w referacie, bo tych zadań jest coraz więcej, zmieniają się przepisy, wszyscy musimy się uczyć. Zastanawiamy się właśnie nad tym, aby sprawdzić tych deweloperów czy inwestorów na przykład w warunkach zabudowy, bo to jest jak gdyby rolą burmistrza, zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym, czy wpisane na przykład 30 czy 40% przestrzeni zielonej, czy to jest dochowane. Proszę Państwa, myślę, że tu mamy dużo do zrobienia, że nie jest dochowane. Tak na pierwszy rzut oka, mówiąc bardzo trywialnie, bo staram się temu przyglądać. Właściwie zawsze jak jadę ulicą z samochodu, czy idę pieszo z psem na spacer. Przyglądam się temu i jeszcze też musimy do inwestorów dotrzeć z tą świadomością, żeby też zrównoważył się ten biznes z ekologią. Żeby, mówimy wprost, bo to jest ta polityka od wielu lat tutaj prowadzona. Czasami nas za to krytykowano, jak burmistrzem był tutaj kolega Michał, ja byłem zastępcą. Wielokrotnie byliśmy za to krytykowani, że nie wpuszczamy deweloperów, że czasami, że chcemy, że taki, nadajemy takiego wiejskiego charakteru. Dzisiaj, proszę Państwa, to jest naszym wielkim atutem, bo widzimy też na doświadczeniach innych miasteczek, innych gmin, do czego doprowadziło takie właśnie wyrwanie ziemi pod zabudowę, często chaotyczną, często przewrócone wieżowce, nie krytykując niczego, no, to szeregowa zabudowa, ludzie kupują, bo no bo może trochę taniej. My tego nie chcemy. Właśnie wczoraj podjęliśmy też decyzję, oglądając plany miejscowe, gdzie mieliśmy w planie możliwość kilku budynków bliźniaczych. Mówimy nie, poszerzymy park, bo mamy park, planujemy park w nowym planie.
i chcemy po prostu zrezygnować z takiej zabudowy, żeby tą przestrzeń zieloną rozszerzyć. To, proszę Państwa, też jest już efekt w mojej głowie, w głowie radnych, urzędników. To jest efekt tego wniosku, który złożyliśmy do funduszy norweskich. To jest efekt też tej, proszę Państwa, wspomnę jeszcze, gdzie rok, dwa lata temu zaprosiliśmy dwóch profesorów, profesora Kundzewicza i profesora Chojnickiego. Kiedy mieliśmy sesję tutaj z komisją, jest pan przewodniczący Sylwester Antkowiak, radny, kiedy wtedy powiedzieliśmy sobie, nie, nie będziemy mówili o polityce, tylko będziemy rozmawiali o przyrodzie z naukowcami. Niech nam powiedzą, co z tym klimatem. Ja te prezentacje pamiętam do dzisiaj, one są też na YouTubie, traktujemy to jako materiał edukacyjny, zresztą za zgodą obu panów profesorów, ponieważ uważam, że jeszcze bardzo długo będzie to niezwykle aktualny, czasami dość przerażający materiał. Pamiętam, nie wiem, czy pan profesor dzisiaj pokaże tą mapę, ten dywan temperatur, który obserwuję od 40 lat, jak nam się robi bardzo czerwono, jeśli chodzi o tą porę roku, w której teraz jesteśmy. A też jeżeli nawet, i zobaczcie Państwo, jak to się wszystko przekłada. Jak kiedyś była zima, to była zima. No to na przykład drogi zmarzły i nie było problemów. A dzisiaj jeden dzień mamy zimę, za dwa dni mamy już 10 stopni więcej. Wszystko się marznie, przemarza, rozpuszcza. Nie tylko jest trudno jeździć, ale również niszczy się ta infrastruktura. Ciągłe zamarzanie, od razu wypadają też dziury w drogach. To jest ten klimat nie tylko niekorzystnie działa w postaci właśnie wichur, ale on też zaczyna powoduje zniszczenia w tej infrastrukturze, którą budujemy często za dość duże pieniądze, którą później musimy utrzymywać. Więc cały czas dążymy do tej spójności, do tej harmonii. Myślę, że wszyscy już jesteśmy zmęczeni tym przeludnieniem, tą betonozą, tak popularnym słowem. Zresztą nie ma się z czego cieszyć, ale faktycznie tak jest. I proszę Państwa, przed nami, już na koniec, przed nami właśnie warsztat. Zaproponowaliśmy spojrzenie na pobiedziski rynek. Chcielibyśmy uniknąć właśnie takiego zabetonowania, bo naturalną rzeczą po wybudowaniu obwodnicy będzie zmiana organizacji ruchu, będzie uspokojenie ruchu w mieście, czyli walka też z hałasem, kolejny problem, który jest niezwykle niekorzystny dla naszego zdrowia. To będzie też ta przestrzeń, zresztą w pobliżu tych parków, tej infrastruktury zielono-niebieskiej. Chcielibyśmy to kontynuować, także idziemy z tą misją takiego szerszego myślenia, nie tylko w tym miejscu, w którym się znajdujemy, ale jeszcze raz powtórzę, chciałbym, abyśmy, może z trudem, ale edukacja zawsze miała swoje trudności, przeciwności, ale będziemy tą misję edukacji nieśli, myślę, że dopóki tylko będziemy mieli na to wpływ, jak nie jako urzędnicy, to może jako działacze w organizacjach pozarządowych w przyszłości, żeby ten zrównoważony rozwój nie tylko był wypisany na hasłach, ale żeby on po prostu był. Bo to spowoduje, to jest sprawdzone i tutaj pan doktor świetnie, że o tym powiedział na samym początku, ja do tego dość świadomie wracam. Wpisuję się jak gdyby w to myślenie totalnie i myślę, że koncepcja, którą INBAU będzie tutaj proponował właśnie takiej tego zwrócenia uwagi na tą własną kulturę w architekturze, na tą wielkopolską kulturę, na łączeniu architektury z ekologią, to ja myślę, że tutaj w Pobiedziskach to stowarzyszenie będzie miało sporo zwolenników. Widzę, pan Maciej kiwa głową, na pewno szykuje się długa dyskusja w czasie przerwy kawowej, bo znając pana Macieja, to tak pewnie będzie. Także ja państwu bardzo serdecznie dziękuję za